el nombre de cada uno de las personas que participan de la 13ª Asamblea de la Federación Interamericana, que hoy tiene la alegría de poder celebrar. Od 13 do 19 września w Krakowie miała miejsce 13. edycja Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. W wielu parafiach ewangelicko-augsburskich na terenie Śląska Cieszyńskiego i nie tylko w tym czasie odbywały się uroczyste nabożeństwa z czynnym udziałem delegatów tego zgromadzenia. Takie nabożeństwo miało miejsce również w minioną niedzielę w kościele ewangelicko-augsburskim w Istebnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele kościołów luterańskich w Ameryce Południowej. Okolicznościowe kazanie wygłosił wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej, ksiądz dr Nestor Friedrich z Brazylii. To jest dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo w historii naszej parafii mogę zaryzykować stwierdzenie, że na pewno tutaj nie było ludzi z Ameryki Południowej, aż do dziś, łącznie z wiceprezydentem Światowej Federacji Luterańskiej, księdzem Nestorem Friedrichem. No, mieliśmy też okazję tutaj usłyszeć biskupa Alexisa Rodriguez'a z Chile. W sumie jakby tak policzyć, to mieliśmy tu przedstawicieli 9 nacji hiszpanojęzycznych. Znaczy jedna taka troszeczkę fałszywa, bo była osoba ze Szwajcarii, która jest hiszpanojęzyczną, ale pozostali to już Ameryka Południowa. To delegaci odwiedzają parafię tutaj na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jak to się stało, że też tutaj do Istebnej zawitali? Odwiedzają nie tylko parafię Śląska Cieszyńskiego, bo też luterańskie parafie na Słowacji i w Czechach oraz na Górnym Śląsku. I w czasie, kiedy były przygotowywane wszystkie sprawy związane z tym 13. zjazdem Światowej Federacji Luterańskiej, no padło pytanie, czy któreś parafie chciałyby podjąć gości, nie wiedząc jeszcze jakich gości. Myśmy się zgłosili, dając tą opcję, że możemy przyjąć ludzi posługujących się albo językiem niemieckim, albo językiem angielskim, albo językiem hiszpańskim. No i potem delegaci już sobie sami wybierali i określili, że jednak tu pojadą hiszpanojęzyczni, ale nie sądziliśmy, że aż tak daleko. A właśnie, jak to pokrótce wygląda tam w Krakowie, bo tam są główne te uroczystości? Wszystko rozpoczęło się w minioną środę nabożeństwem o godzinie 9, w którym też mogli uczestniczyć wcześniej zgłoszeni chętni uczestnicy tego nabożeństwa z całego naszego kraju. No i potem zaczyna się czas obrad, posiedzeń, głosowań, decyzji, ale też czas, w którym delegaci mają okazję poznawać no, tą część południową Polski. Bo wiem, że w piątek były delegacje do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, mieli okazję zwiedzać krakowskie zabytki, no i dziś też poznawać różne miejsca, o których wcześniej była mowa. No i mam nadzieję, że wywiozą dobre wspomnienia z Polski. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.